Państwa, serdecznie. Dzisiaj jest 11 sierpień. Czekaliśmy na deszcz, coś tam przechodzi, pokropiło trochę, nie ma. Dobra. Mam ważne tematy. Pierwszy temat to jest zapowiedź. W tym tygodniu, nie na koniec, w środku tygodnia Michał się zgłosi. Mamy regresję, zobaczymy, co nam przygotowali, jakie informacje się przeleją dla Was. Z Weroniką też wkrótce będzie. No i jeszcze szykuję Agnieszkę, która tłumaczy przekazy od Plejadian, tam z niemieckiego na polski, i z nią spróbujemy, zobaczymy, co się będzie działo, bo ma bardzo potężne, ma też swoje przeżycia i zobaczymy, w jakim kierunku informacje będą, czy tylko to dla niej będzie wejścia w poprzednie życia, czy zasięg do informacji, co to za istota, zobaczymy. Jest oczyszczona i spokojnie mogę robić. Tak jak powiedziałam, z innymi osobami nie przeprowadzam, bo ja muszę mieć całkiem głęboki kontakt z jakąś osobą i to musi być pod zabezpieczeniem, nie tak na dziko jakieś tam, nie? Albo jeszcze jakimiś tam, pośrednikami, tego nie robię. Dobra. Przechodzimy teraz w to kółeczko z bąbelkami. Temat i sytuacja w Hiszpanii, w Niemczech. Tu jest tak, że w maseczkach już muszą chodzić. Na razie jeszcze nie ma, zostańcie w domu. Ale widać już z transportami, jest coraz mniej żywności, to widać. Nie ma braku, ale już jest mniej. I ja zamawiam jakieś tam, tak jak mówiłam, poprzez internet, tu są firmy, które dostarczają do domu, w chłodniach i tak dalej, nie ma problemu. 48 godzin w tej chwili już dostaję maila, że przepraszają się z powodu tego wirusa, że do tygodnia się przeciąga. Oznacza to coś? Oznacza to coś. Poza tym, maseczki w sklepach i ta dezynfekcja i to jest. Poza tym na razie nie ma nic. O początku szkoły ani słowa, także na pewno nie będzie, jak ja przepowiadałam już na samym początku tej sytuacji, że szkoły nie będzie i w tym roku nie zaczną tutaj, nie wiem jak w innych krajach, w Niemczech tak zaczęli, bo to tam mają regionami, że jedni mają wcześniej wakacje i później, ci co zaczęli i już regionalnie pozamykali szkoły, bo już tam jest ten świrusek, już tam niby lata i dzieci muszą być w maseczkach w szkole, także jak tutaj w razie by zapowiedzieli, że szkoła będzie, ale w maseczkach, mój syn pyta, moje cztery wnuki nie będą wysłane do szkoły. I taki sprzeciw mam nadzieję, że inni rodzice będą mieli. Poza tym, to powiem troszeczkę później, w tej chwili jest sytuacja w Niemczech, no bo jestem na kanałach, mam dzieci i wnuki w Niemczech, na bieżąco wiem, co się dzieje. Słuchajcie. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, rodziny, które wracają z czasów z zagranicy, są testowani, jeżeli się okaże, że dzieci czy dziecko ma tego wiruska, będzie odebrane rodzicom do specjalnych ośrodków. Rodzicom są dzieci zabierane w Niemczech. Ministerstwo Zdrowia przeprosiło się, że oni tak to się wyrazili, ale że to tak niepokojące zdanie, ale z jakiej racji mają dzieci od rodziny, od rodziców zabierać? Kto się zaopiekuje dzieckiem, niby ma tego wiruska, jak nie rodzic? I powiedzieli, że w tym czasie rodzice mogą spokojnie iść do pracy, bo dziecko jest zabrane. No przepraszam, to jeżeli ten wirusek tak przechodzi z oddechu do oddechu, to jak rodzice zdrowi, a dziecko ma, coś tutaj nie gra. Teraz się rzucają na dzieci, tak? Podobno wcześniej tylko dorośli, starsi, emeryci dostawali, tak? A teraz dzieci mają, a dorośli nie mają? To trzeba czołem w mur.
i trzeba to zrozumieć. I teraz wszędzie na portalach jest wielki bunt rodziców. Powiedzą, że będą mordować tych, którzy będą wchodzić i dzieci zabierać. Tak? Że no bo jakie masz wyjście? Po co im te dzieci? Gdzie są te jakieś ośrodki, gdzie są zorganizowane? Przecież to potężna trauma dla dzieci. Już się psychologowie wypowiadają też na internecie, że to jest niemożliwe. Dzieci, ta trauma zostanie im do końca życia. Ale jak długo będą trzymać w tych ośrodkach? Kiedy będzie wyleczenie, a zaszczepią? Z tym tam takim małym gazikiem? O co tutaj chodzi? Potężna jakaś akcja się szykuje, oni już nie wiedzą ciemni, jak oni mają zakłócić rodziny, ludzi. Nie wiem, czy we wszystkich krajach takie pomysły, no w Niemczech jest, może w Polsce też będzie, nie wiem. I jest, jeżeli rodzice będą się stawiać opór w odebraniu dziecka, będą płacić karę, codziennie 4000 euro. Rozumiecie? Te słowa? Nie 4 euro, 4000 euro. A kto im da takie pieniądze, żeby oni sobie mogli dobrze żyć? Tak? Nie. Oni muszą dawać. To jest ściemnie całe. To jest ściema, to jest padlina dla mnie. To, co wymyślają. Trump działa. I działa potężnie. Wiemy o tym. Tak mówiłam, mam na tym kanale ten Global Challenge. Tam, gdzie z niemieckiego jest, właśnie na niemiecki jest wszystko, co się dzieje w Białym Domu. Wszystkie informacje o Trumpa. Od tego kuj jak krowa. I wszystko jest. Także jestem pełna nadziei, że ta prawda, która wypłynie, po kawałku są przecieki, a potem to uderzenie będzie, wiadomo, dużo ludzi dostanie zawału, bo nie będą chcieli tego przyjąć, co się dzieje, tak samo jak katolicy nie przyjmują, że ta cała ich bazylia święta to jest jedna wielka padlina, tak? To całe zło stamtąd wyszło, tam zostało zakorzenione i rozeszło się globalnie. Cała ta pedofilia, no jak dzieci w Niemczech chcą zabierać, no to do czego, po co im to, nie? No można się tak popodłączać. Mają już brak, taki mocny brak adrenochronu, może, nie wiem, może będą wybierać sobie na kolor skóry, oczu, włosów i tam będą test pozytywny, nie? No. To, co teraz jeszcze to uderzenie, które nadchodzi, bo nadejdzie, oni jeszcze dają tym ludziom się wczasować, żeby potem ich przydusić. Róbcie zapasy. Róbcie zapasy. Teraz, dlatego co wam mówię, podsłuchał jeden, to jest Syryjczyk, który już urodził się chyba w Niemczech. I on właśnie śledzi takie rzeczy na swój kanał na YouTube. I przedwczoraj weszło to od niego. On, tam gdzie są spotkania polityków, on tam się szmugluje na parkingi. A jak wychodzą z posiedzenia, no to jeszcze dalej rozmawiają sobie na parkingach grupami. I on zawsze udaje, bo on ma wygląd takiego muzułmana, nie? I on tam sobie stoi na tym parkingu i udaje, że coś tutaj robi, że nie rozumie, o czym mówi. Wszystko wyłapuje ich rozmowy i zaraz nagrywa od razu, żeby nie zapomniał, żeby mu nic nie uciekło. I już nie wiem, czy tak będzie, ale wam mówię do przodu, jak będzie, byście wiedzieli. Wyszli właśnie z Bundestagu, wyszli wojskowi, byli policjanci i tam inni jacyś politycy i sobie rozmawiali, jeszcze się mu przyglądali, czy on rozumiał, udawał głupka, że on w ogóle niemieckiego nie rozumie. Także spokojnie jeszcze tam rozmawiali o tym, co będzie się działo. I tam jest w planie, ale co już będzie się działo 31 sierpnia, od tego to jest ta data tam była podana, i najpóźniej 18 września.
i że wojsko jest w planie, wojsko będzie otaczało duże miasta, także nikt nie wjedzie, nikt nie wyjedzie. Będą na siłę testy, nie będą transporty wyjeżdżały ani wyjeżdżały z żywnością. Mówi wam to coś? Także jeżeli to się stanie, także ludzkość ma przesrane. Jak brakuje żywności, to wtedy słabniesz i jak masz dzieci, musimy jeść, musimy pić, tak? To co poddajesz się, mogą wtedy robić dobra, albo tu i będziesz mógł zjeść, wypić. Nie wiem, ja wam tylko przekazuję to nagranie, które obejrzałam, mnie zaszokowało. Ja wysłałam do moich dzieci do Niemiec i oni już to widzieli. To już jest. Co tam się dzieje? Co ta pani Merkelowa, nie wiem, ona ma gówno do powiedzenia, to są inni, którzy tam wydają zlecenia, a ona tylko, a czy ona jest, czy to jest jej kopia, czy jakiś tam, czy on, nie wiesz. W tej chwili jest taka technologia, że mogą stworzyć, a co twarz, jakiegoś polityka, którego już nie ma i poprzez komputer, poprzez tą technologię ktoś mówi i te usta się tak ruszają, może takie informacje mówić i wierzycie w to, że on żyje, że mówi, was wita i tego, tego. To już jest. Także oszustwo takie już się zaokrągla, ale to już my wiemy, tą prawdę my znamy. Wszędzie są przecieki, wszędzie się dowiadujemy. Róbcie sobie zaopatrzenie. I to twarde zaopatrzenie, także nic wam, nie, żeby nie zgniło, nie wyrzucić, to można z tego skorzystać cały czas. Jak się nic nie stanie, nie okrążą, to będziecie to jedli, będziecie to używać. Róbcie to. Zróbcie sobie zaopatrzenie. Nie wiem, jak tam będą straszyć, czy prądem, czy wyłączeniem, czy wodę odłączeniem. Nie wiem, jakie mają pomysły, bo to są... To jest banda uciekinierów z psychiatryka. Oni robią się wściekli, bo im brakuje właśnie adenochronu, brakuje im tego. I oni się wściekają teraz, tak? Nie chcą odpuścić i nie chcą dać wolność ludzkości, naszego rozwoju, z jakim żeśmy tutaj przyszli. I dlatego my to odzyskujemy, odzyskamy. Jeszcze mam taką nie... Nie przejmujcie się z tym zewnętrznym. Skupiajcie się na sobie i w dobrym, żeby zmartwień nie ładować, tylko myśl o jutrze, o pojutrze, ale myśl pozytywnym, bo to jest bardzo ważne. Teraz, żeby to każdy czynił tą pozytywną energią, wspieramy i wypieramy to dziadostwo, tak? Żeby to się działo. Także tak, pedofilia. Teraz mojej przyjaciółki Gabi się spytałam, czy mogę o tym powiedzieć, bo to ona ma w swoim otoczeniu ten przypadek. To chodzi o Polskę i teraz prośba do wszystkich młodych kobiet. Te sprawy nie są zadawnione. Bo mówię o młodych kobietach. Ja miałam sąsiada, który właśnie pod nami mieszkał i przeszłam jego paskudny rytuał. Wiem, co to znaczy, jak stare dziadzisko się bierze za dziecko. Ja mam nawet ochotę powiedzieć miejscowość, w którym to się zdarzyło, tego dziada nazwisko. Aż mi się ciśnie na usta, bo tam było więcej teraz kobiety w moim wieku, troszeczkę młodsze, może starsze, bo on to robił z dziewczynkami właśnie z sąsiedztwa. Podam. Miejscowość Otyń. Nazwisko wcześniejsze miał Byk. Później zmienili sobie nazwisko na Tomaszewski. Pan Tomaszewski. Pedofil z Otynia. Tak. Myśmy wtedy nie mogli o tym rozmawiać. To było tabu. W ogóle takie tematy to było tabu. A jeszcze jak nie masz porozumienia z rodzicami, jesteś
no, nie brali uwagi dziecka, no to komu? Człowiek był zastraszony, ja byłam zastraszona, tak? Ja byłam tak spuchnięta, miałam przyrodzenie, że z wiadra zimnej wody, bo to się wiadrami nosiło kiedyś, do miseczki wlałam i siadłam, żeby ochłodzić, żeby ten ból odszedł i krew spłynęła. To jest taka prawda. Teraz będzie potężna afera, bracia Siekielscy się bardzo dobrze wzięli. Chodzi o pedofilię w rodzinach. Nie mówimy o księdzach, to już jest, o obcych, to już jest. Teraz pedofilia w rodzinach. Mówi się o wujkach, szwagrach, ojcach, braciach, dziadkach i tak dalej. Kto przeszedł ten rytuał ciemnych gwałtów? To jest straszne jako dziecko. Zgłaszajcie się u Siekielskich, u braci Siekielskich. W tej chwili właśnie było nagranie i tam już oni mają parę młodych kobiet, które przeszły tragedię. Ja o tym mówię, to szwagier ją parę lat, ona nie miała, aż mi ciarki stają. To jak będziecie oglądali, to wyjdzie. To będzie w telewizji czy na YouTube, to będzie przekazane wszystko. No, pani prokurator stwierdziła, że najbrutalniejszy, to nie był jeden gwałt, gwałty, przeszła ta kobieta jako dziewczynka. Ona ma macicę porozrywaną jako dziecko. Ja wam nie będę opowiadała, nie wychodzę do przodu, wszystko sobie obejrzycie. Ja wam powiem, kiedy będzie gotowe, bo będę od Gabi wiedziała, kiedy się to ukaże, że to najtragiczniejsze, a ten, który to robił, to był jej szwagier. I on nawet ma dobre nazwisko w różnych kręgach. To się wszystko dowiecie. I teraz zgłaszajcie się, jeżeli byliście w rodzinie molestowani, gwałceni, to było wszystko przykryte pierzynkami. To wszystko ciemni byli. Teraz nie chcemy ich, musimy prawdę wyrzucić. Tutaj nie ma tabu, jeżeli nam się krzywda działa, musimy o tym mówić głośno. To pociąg ruszył, już nie ma, nie możesz wyskoczyć. Musisz o tym mówić. I to dlatego, że ostrzeżesz inne młode matki, żeby uważały właśnie w rodzinach, przy tych dobrych wujkach, przy dziadziusiach, przy szwagierkach fajnych, miłych i tak dalej. To się dzieje. I tu myślą, że dzieci boją się powiedzieć rodzicom, czy nie skrzywdzą, bo wtedy skrzywdzą rodziców, czy wujka skrzywdzi, jak powie, czy tego nikt nie przyjmie, a tym bardziej w katolickich rodzinach, gdzie są bogobojni, to w ogóle nie ma mowy o takich tematach, a tym bardziej o księżach. Jakie dziecko powiedziało, że ksiądz, no to przecież do psychiatryka by wysłali, tak? Także nie bójcie się tego tematu. Wychodźcie z tym tematem. Jesteście chronieni. Jeżeli nie mówicie, to nie jesteście chronieni. Jak mówicie, macie ochronę. Teraz są już ukierunkowani adwokaci, prokuratury i będą sprawy sądowe i to będzie naświetlane, to będzie w telewizji pokazywane, bo tak musi być. Jeżeli jeden z drugim gnoju masz tak zwalony mózg, nie wchodź w żadną rodzinę, nie żeń się w żadną rodzinie, żyj se sam, kup se lalkę i żyj sobie na odległości, żeby ciebie nikt nie doznał, nie poznał i zmienia się na barykady. Idziemy, walczymy właśnie, to jest należy też do wolności, do uwolnienia się od ciemnych. I wszystkim, którzy właśnie w tym kierunku pracują, nagłaszają, wielki ukłon. Nie bójmy się tego tematu. To dla nas jako dzieci był wstydliwy temat, a jako dorosłych, my jesteśmy dorośli. Nie ma wstydu, jest bunt w nas. Tym bardziej, jeżeli dzieci przechodzą taką tragedię, one nie chcą potem mężczyzny w życiu, mają obrzydzenie do mężczyzn, mają zniszczone macice, mają traumę całe życie. Rozumiecie to? Stają się lesbijkami. No bo
chcą z kimś być razem, tak? To nie, że jest lesbijką, bo tam się tego... Nie, są przypadki, że czuje się bezpiecznie przy kobiecie i żyją razem, bo mężczyzna dla niej to jest potwór, jest śmieć. I właśnie mężczyźni to uczynili. To samo, nie patrzmy się, co te religijne jakieś tam dziewczynki se za żony biorą, bo niech tam to też szlak trafi, to całe środowisko. Nie wiem, ale to zło już się rozpływa. Ale się robi groźniejsze właśnie, bo coraz jakieś pomysły wariackie dostają. Oni wariują, to już oni zwariowali. Ale dlatego tym wydawaniem prawdy i przydusimy ich. Właśnie ci, co takie nakazy, zakazy tworzą, to są ci, którzy boją się, że prawda wyjdzie na wierzch. I w ten sposób pousuwamy to całe dziadostwo. Kochani, smutny temat, prawdziwy. Róbcie zaopatrzenie, my zostaniemy w kontakcie, będę Was cały czas informowała i mówiła Wam, co się dzieje. Nie dajmy się zabierać dzieci, my jesteśmy siłą, jasność zwycięża. Namaste.